Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Pozwólcie Ukochać się Bogu przedstawia Zapach Ojczyzny. Prymas Tysiąclecia o Polsce. Czyta Iwonna Teresa. Z wiersza Marii Konopnickiej Pieśń o domu. Kochasz ty dom, rodzinny dom, co w pośród burz, w zwątpienia dnie, gdy w duszę ci uderzy grom, wspomnieniem swym ocala cię. Naród, ojczyzna, te słowa prymas tysiąclecia zawsze zapisywał wielką literą. Wypływało to z jego szacunku i miłości do tego, co kryły w sobie te pojęcia. W testamencie sporządzonym w 1969 roku ksiądz prymas wyznał: w stosunku do mojej ojczyzny zachowuję pełną cześć i miłość. Uważałem sobie za obowiązek bronić jej kultury chrześcijańskiej przed złudzeniami internacjonalizmu, jej zdrowia moralnego i całości granic, na ile to leżało w mojej mocy. Natomiast w Krakowie 12 maja 1974 roku mówił: dla nas po Bogu największa miłość to Polska. Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. O prymasie tysiąclecia Jan Paweł II powiedział: on był siłą narodu, a jego siłą był naród. 20 czerwca 1983 roku Ojciec Święty, przypominając słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego skierowane do przedstawicieli Solidarności Wiejskiej, nazwał go wielkim miłośnikiem polskiej ziemi i polskiego narodu. Warto przypomnieć niektóre myśli prymasa Polski o ojczyźnie i wolności. Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Rocznice wydarzeń skłaniają do szczególnych refleksji. 50 lat temu kardynał Stefan Wyszyński zwracał uwagę, że olbrzymią wartością jest zrozumienie znaczenia wolności dla narodu, zrozumienie, jak wielkim jest ona dobrem i własnością, że żaden naród nie może zrezygnować ze swoich praw do wolności i z własnych zadań, że nie wolno tych praw nikomu oddawać, że obrona ich jest obowiązkiem moralnym, a rezygnacja zdradą. Na Jasnej Górze 15 września 1968 roku Episkopat Polski dziękował za przywrócony narodowi przed 50 laty dar wolności. Prymas Polski mówił wówczas: już po stracie wolności podjęto również wszystkie wysiłki ducha, aby wolność odzyskać. Polacy wiązali się z każdą ideą wolności, pokładając nadzieję, czy to w epopei napoleońskiej, w powstaniach, czy w zrywach wolnościowych własnego narodu. Nie myślcie, najmilsze dzieci Boże, że wolność spadła nam z nieba bez wysiłku, bez udziału całego narodu. Naród w niewoli nie przestał wierzyć w sprawiedliwość Bożą. Wołał nieustannie, cierpliwie, wytrwale: przed Twe ołtarze zanosim błaganie, ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Ten śpiew, krzyk rozpaczy, nadziei i wiary,
przebijał niebiosa, mobilizował całą Polskę, rozlegał się w kraju ojczystym i na wygnaniu, w więzieniach i w kopalniach. Kardynał Stefan Wyszyński podkreślał, że modlitwa płynąca z teologicznej wiary ożywiała również wysiłek zbrojny i wysiłek pracy. Mówił o ogromnym wkładzie cierpienia, krzyża i odkupienia, o roli poezji, literatury, sztuki, muzyki. Składał hołd tym wszystkim, którzy budzili zdrową, szlachetną ambicję, której jedynym celem było ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Polska ma swój zapach. Więź z ojczyzną jest tajemnicą, którą możemy określić jako prawo natury najbardziej podstawowe i najświętsze ze wszystkich przyrodzonych praw, mówił prymas Polski 7 stycznia 1972 roku do młodzieży polskiej z Londynu. 2 lata wcześniej, w Wigilię, wyraził życzenie do podobnej grupy. Chciałbym, abyście zanurzyli się w zapach waszej matki ojczyzny. Tutaj, nad Wisłą i gdziekolwiek się z nią w ciągu tego krótkiego czasu zetkniecie. Z przekonaniem mówił, drodzy moi, wprawdzie jest zima i śnieg, ale Polska ma swój zapach nawet pod śniegiem. A cóż dopiero, gdy rozkwitną pola i lasy. Podobno w Ameryce kupują grzyby z Polski, bo one mają swój zapach. Gdzie indziej znowu kupują poziomki polskie, bo i one mają swój zapach. Dla miłujących wszystko ma swój zapach. Kardynał Stefan Wyszyński zachęcał do przyjrzenia się temu, jak Chrystus związany był ze swoją ojczyzną, a przecież to był Pan nieba i ziemi, posłany przez Ojca, aby uczyć wszystkie ludy i narody. Przypominał, że na nas działa wszystko, co wiąże się z rodzinnością naszego pochodzenia. Dla nas inaczej polski wiatr szumi. Do nas inaczej przemawiają gałązki drzew, zapach kwiatów. Do nas wszystko, co polskie, przemawia inaczej, bo to jest nasze, rodzinne. Polska, ale jaka? Prymas tysiąclecia był znawcą literatury polskiej. Często odwoływał się do niej. 15 września 1968 roku przypomniał fragment utworu Juliusza Słowackiego. Szli krzycząc, Polska, Polska. Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka. Spojrzał na te krzyczące i zapytał, jaka? Pytanie, które pada w tym tekście, ksiądz prymas uczynił przedmiotem swej refleksji 50 lat temu. Stwierdził, że ono zawsze stawało przed narodem. Toczyła się walka nie tylko o wolność, ale i o jakość Polski. Przypominał nasze obowiązki wobec ojczyzny, szacunek dla przeszłości historycznej, jednoczenie narodu przez miłość, wzajemna służba wszystkich Polaków, przezwyciężanie prywaty, a myślenie o narodzie jako o całości. W stulecie powstania styczniowego prymas tysiąclecia dzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi dziejów Polski, wolności i narodu. Mówił, o, nie da się łatwo odpowiedzieć na pytanie, co to jest naród. By dać dobrą odpowiedź, trzeba żyć w narodzie, trzeba żyć narodem z narodu i dla narodu. Trzeba mieć poczucie przedziwnej wspólnoty duchowej,
która wyrywa z naszej osobowości wszystko, co jest najbardziej indywidualne i własne, gotowa rzucić na służbę innym braciom, choćby ostatnią kroplę krwi. Należy o tym pamiętać, by się nie dziwić ofiarnym duchom tych, którzy ubroczyli własną krwią, na szczęście własną krwią, drogi miast, ulic i zagonów polskich we wszystkich powstaniach. Aż z krwi, którą użyźniono polskie zagony, wyrosła wolność w ojczyźnie, której tak gorąco pragnęliśmy. Posłuchajmy jeszcze, co mówi do nas dzisiaj przyszły, niedługo już błogosławiony, wyniesiony na ołtarze prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Posłuchajcie. Jesteście pokoleniem milenijnym, przełomowym, które żyje na grani 2000-leci. Wiecie, jak trudno jest utrzymać się na grani. Wieją tam potężne wichry i szaleją burze. Trzeba mocno trzymać się pazurami rodzimej skały, aby nie spaść na dno przepaści. Trzeba nie lada wysiłku i bohaterskiego męstwa, aby się ostać. Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów. Serce orle i wzrok orly ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej ojczyzny. Będziecie wtedy mogli, jak orły, przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie, orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. Pamiętajcie, że i wy jesteście z pokolenia orłów. Niech to będzie dla was znakiem, programem i ukazaniem drogi. Wylęgajcie się wszyscy na ziemi polskiej, która jest gniazdem orłów dla wszystkich pokoleń. W ramionach jasnogórskiej pani, waszej najlepszej matki i królowej korony Polski, szybujcie wysoko ku przyszłości ojczyzny i kościoła. Kardynał Stefan Wyszyński. Módlmy się. Prosimy Cię, Stefanie Wyszyński, który już jesteś w niebie błogosławiony, módl się za naszą ojczyzną, za naszym narodem, aby zrozumieli wszyscy, co to znaczy ojczyzna, co to znaczy Polska wolna, wolna w miłości Boga. Aby nie błądziła, aby stała się tą iskrą, która przygotuje świat na przyjście Chrystusa Pana. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.